Ewa Korolewicz, witam Państwa. Za nami uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Pokażemy, jak nasza lokalna społeczność uczestniczyła w przygotowanych z tej okazji wydarzeniach. A o czym jeszcze powiemy? Paweł Papke i Marek Kahaniak przekonywali młodzież do uprawiania sportu. Wypadek samolotu w Czarnej, czyli ćwiczenia taktyczne służb ratowniczych. Prezentacja nowej drugoligowej drużyny z Parłańcut Futsal Team. Listopada 1918 roku to przełomowa data w dziejach narodu polskiego. Corocznie obchodzony dzień 11 listopada, tak jak w okresie międzywojennym, jest polskim świętem narodowym. Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się mszą świętą, po której delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą oraz pomnikiem niepodległości. Oficjalne uroczystości zostały poprzedzone koncertem niepodległościowym zorganizowanym 9 listopada w filii MDK w dzielnicy Podzwierzyniec, natomiast 11 listopada o godzinie 18 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury można było uczestniczyć w spektaklu poetycko-muzycznym Nostalgia Sekwany. Miłość do ojczyzny to nie tylko pamięć i szacunek, wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Cyprian Norwid pisał: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności. Jesteśmy spadkobiercami. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem, możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Wypadek samolotu w miejscowości Czarna oraz wypadek samochodu osobowego na drodze lokalnej, w tym wielu rannych. To scenariusz ćwiczeń Straży Pożarnej, Policji i ratowników medycznych, które odbyły się w październiku. Według służb w takich sytuacjach najważniejsza jest szybka reakcja.
13 ochotniczych straży pożarnych, 5 komend miejskich i powiatowych straży pożarnych z całego województwa, policja oraz pogotowie ratunkowe 21 października rozpoczęły wspólne ćwiczenia. Zgromadzone służby przystąpiły do akcji w miejscowości Czarna, gdzie doszło do wypadku samolotu oraz wypadku samochodu osobowego na drodze lokalnej. W obu zdarzeniach znalazły się ranne i uwięzione osoby. By wszystko wyglądało bardziej realistycznie, w ćwiczeniach wykorzystano rozbite auta, a w rolę rannych wcielili się statyści. Chcielibyśmy się doskonalić właśnie w takich trudnych, zdarzeniach masowych i przyjęliśmy sobie takie właśnie epizody w tych ćwiczeniach, takie 3 epizody na wysokości powiatu łańcuckiego. Jest ta linia lotu, samolotów i dlatego założyliśmy ten samolot w miejscowości Czarna oraz zdarzenie w katastrofie drogowej. W drugim przygotowanym epizodzie głównym celem było doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas działań na wysokościach z ratownictwem osób poszkodowanych na budynku fabryki wódek Palmos w Łańcucie. Ostatnim punktem ćwiczeń służb ratowniczych podczas zdarzeń chemicznych było uszkodzenie i rozszczelnienie cysterny samochodowej. Ćwiczenia pod kryptoninem w Łańcu 2014, które odbyły się w październiku, miały takie główne 3 cele. Pierwszy cel to takie sprawdzenie i doskonalenie współdziałania służb ratowniczych powiatu łańcuckiego ze służbami ratowniczymi powiatu ościennych. Jak powiedział komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie Roman Poterek, ćwiczenia wyraźnie pokazały, że służby dobrze ze sobą współdziałają. Każdy z tych służb ratowniczych podszedł do tych ćwiczeń tak odpowiedzialnie, dlatego te ćwiczenia nam się udały i były to jedne z większych i trudnych ćwiczeń do przygotowania, ale także i do przeprowadzania. Ćwiczenia prowadzone były przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i oceniane przez zespół podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbrygadiera Bogdana Kuligi. Warto uprawiać sport. Hasło znane nie od dzisiaj, ale jeśli pada z ust wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce siatkowej mężczyzn, czy polskiego pilota samolotowego, 3-krotnego mistrza świata, to nabiera ono zupełnie innego znaczenia. Paweł Papke i Marek Kahaniak przyjechali do Łańcuta na spotkanie z młodzieżą nie tylko po to, aby opowiadać o swojej karierze sportowej, ale przede wszystkim, aby namawiać do aktywnego trybu życia. Spotkanie ze sportowcami, jakich wiele na Mosirze w Łańcucie? Nie tym razem. W spotkaniu z łańcucką młodzieżą uczestniczyli wybitni sportowcy, którzy przyjechali na zaproszenie wiceministra sportu i turystyki Bogusława Uliasza. Cel wizyty? Zaszczepić w młodzieży chęć uprawiania sportu. Przez całe spotkanie przekonywali, że wszelka aktywność fizyczna wcześniej czy później przyniesie same korzyści. Szczególnie w sportach zespołowych oczywiście jest to bardzo ważne, jednak to dogadywanie się, rozumienie drugiego człowieka jest bardzo ważne i próba jakby montowania tego zespołu, bo tak jak mówimy powszechnie, ta chemia w zespole jest bardzo istotnym czynnikiem, który zbliża do dobrego wyniku. Kształtuje coś takiego w człowieku jak możliwość podjęcia szybkiej decyzji i w ogóle decyzyjność, co jest bardzo trudne i dosyć rzadko spotykane. Kształtuje charakter, naprawdę. Paweł Papke to polski siatkarz, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Podpisał kontrakt z pierwszoligowym Mostostalem Kędzierzyn-Koźle, wraz z którym zdobył 5 tytułów mistrzowskich. 2-krotnie wywalczył wicemistrzostwo kraju i 3-krotnie Złoty Puchar Polski. Przez 3 lata grał z Asseco Resowią Rzeszów. W jej barwach zdobył kolejny medal Mistrzostw Polski. Kolejny bohater piątkowego wieczoru to Marek Kahaniak, polski pilot samolotowy, 3-krotny mistrz świata i 3-krotny mistrz Polski. Wieloletni prezes Aeroklubu Rzeszowskiego oraz kierownik reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i Europy. Obaj panowie są doskonałym przykładem, że chcieć to móc i każdy może znaleźć dyscyplinę sportu odpowiadającą indywidualnym predyspozycjom fizycznym i zainteresowaniom. Zapewniali, że sport to nie tylko dobra kondycja fizyczna, to dobre samopoczucie i pozytywne podejście do życia. Chcieliśmy pokazać młodzieżom, że dzięki sportowi można naprawdę wybić się w życiu, można mieć cel i dążyć do niego. Fajnie, że mój sport jest moją pasją życiową, a też zawodem. Ja jestem instruktorem w szkole. Ale wyrobił we mnie takie cechy charakteru, które myślę, że każdemu życiu się przydadzą. Ja się nigdy nie poddaję. Zawsze walczę do końca. Nie ma sytuacji, która uważam, że jest bez wyjścia. Zawsze uważam, tak jak w lotnictwie, że są co najmniej 2 wyjścia lub więcej ludźmi. Współzawodnictwa z innymi ludźmi. Rywalizacji, ale naprawdę na zasadach, tak jak to było powiedziane, fair play. Zauważyli również, że młodzi ludzie mimo doskonale rozbudowanej infrastruktury sportowej nie zawsze korzystają z możliwości treningu. Gdzieś został popełniony błąd.
może nas starszych, że nie potrafiliśmy w pewnym momencie zaszczepić tej młodzieży, tylko pozwoliliśmy im pójść właśnie w stronę internetu. Sport się uprawia dla samego siebie. Jeżeli tego ktoś nie zrozumie, jeżeli nie będzie chciał się spotkać z kolegami na boisku, porozmawiać tylko przez internet na Facebooku, to nic nie zmienimy. My się tą młodzież jakby zachęcać do tego, aby może nie zawodowo, ale rekreacyjnie uprawiała sport, aby odeszła trochę od telewizorów, od komputerów. Był to również świetny moment na promocję nowej inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki Nie biorę zwolnienia z WF-u. Wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Te powyciągane nogi, porozrzucone plecaki. Przejść się nie da. To akurat nie jest problem. Od dzisiaj chodzę na WF. Dla większości fanów piłka nożna kojarzy się z zieloną murawą i olbrzymim boiskiem. Co jednak, gdy runda się kończy, a rozgrywki na otwartych boiskach zapadają w zimowy sen? Wtedy do akcji rusza halowa Liga Futsalu. Po rozegraniu 6 sparingów przygotowawczych, w tym 5 zwycięstwach, drużyna z paru 11 listopada zainaugurowała sezon rozgrywkowy. W tym sezonie w naszym mieście powstała w pełni profesjonalna drużyna Sparu Łańcut Futsal, która będzie nas reprezentować w nadchodzącym drugoligowym sezonie Grupy Podkarpackiej. Po rozegraniu 6 sparingów przygotowawczych drużyna Sparu rozpoczęła sezon rozgrywkowy w ubiegły wtorek. Graliśmy jako drużyna środowiskowa. Okazało się, że mamy także sukcesy z drużynami drugoligowymi w Pucharze Polski. I tak się składa, że pan Łukasz Krawczyk zachęcił nas do wystartowania w drugiej lidze halowej. Doszliśmy do porozumienia, że warto właśnie tutaj w Łańcucie kibiców zainteresować futsalem, czyli odmianą halowej piłki nożnej. Zrobiliśmy też taką małą analizę i wiemy, że amatorska liga w Łańcucie cieszyła się dużą popularnością i też uznaliśmy, że ludzie będą przychodzić. Wiemy też, że jest taki mały niedosyt właśnie wśród społeczności lokalnej. My jako zespół zgrywamy się, ja jako trener widzę nowych zawodników, których nie widziałem wcześniej, jak grają, jak się komunikujemy. Piękną oprawę muzyczną i szczegółowo przygotowaną konferencję dla mediów przyćmił niestety brak drużyny przeciwnej. Zespół Sparty Rzeszów, która niedawno wywalczyła mistrzostwo amatorskiej ligi futsalowej w Łańcucie, nie stawił się w komplecie na łańcuckiej hali. Nie przeszkodziło to organizatorom, którzy obronną ręką wyszli z niezręcznej sytuacji i zorganizowali emocjonujący sparing wewnętrzny. Kibice, którzy tłumnie przybyli na inaugurację sezonu, nie zawiedli ani przez moment. Zawodnicy pokazali duży charakter i zapewnili widzom emocje na najwyższym poziomie. U nas w drużynie to wygląda bardzo dobrze. Wszyscy tutaj znamy się z boisk trawiastych. No to wiadomo, bez atmosfery tutaj daleko nie zajedziemy, także budujemy to od samego początku i będziemy w to wierzyli, że się uda. Wyniki są dobre i gra przede wszystkim też jest dobra, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i czekamy na mecze ligowe. Nie zabrakło walki, żółtych kartek, ale również fantastycznych sztuczek technicznych i wielu bramek. Pierwsza połowa to twarda rywalizacja, chęć pokazania się trenerom i widzom. Można powiedzieć, że w sumie drużyna jest nowa. Każdy jeszcze się poznaje, kilka osób doszło, więc no jeszcze atmosfera nie jest na pewno tak zgrana jak powinna, ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Futsal okazuje się sportem pełnym walki, szybkich podań i pięknej gry technicznej, czyli to, co jest kwintesencją futbolu oraz tym, co kibice lubią najbardziej. Spar Łańcut Futsal obok drużyny Sokoła Łańcut i Piłkarskiej Stali ma szansę mocno zaznaczyć się na sportowej mapie Polski i godnie reprezentować nas na arenie ogólnopolskiej. Wierzymy, że mecze drużyny będą przyciągać nie tylko zagorzałych kibiców piłki nożnej, ale również całe rodziny. Będzie to świetny sposób na miłe spędzenie wolnego popołudnia. Daniel Fara, Spar Łańcut. Zapraszamy wszystkich kibiców z Łańcuta i okolic na nasze mecze. Yeah.
co jeszcze działo się w naszym mieście? Zobaczmy to okiem naszej kamery. W sobotę 10 listopada po raz ostatni w tej kadencji spotkała się Rada Miasta Łańcuta. To była wyjątkowa sesja, podsumowująca 4 lata pracy burmistrza, radnych i pracowników samorządowych. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów i statuetek wręczanych na pamiątkę. Ostatnie 4 lata z pewnością nie należały do łatwych. Podejmowano wiele ważnych, trudnych i niekiedy kontrowersyjnych, dzielących nasze społeczeństwo uchwał. Ocenę tej kadencji należy jednak pozostawić mieszkańcom. Przed nami nowe rozdanie w instytucji decydującej o wydawaniu milionów złotych na rozwój naszego miasta. Spacer po przedmiejskich zakamarkach. Ta nietypowa inicjatywa zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową nr 3 spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. 28 października w ten niecodzienny spacer wybrali się uczniowie z Łańcuckiej Trójki, a przewodnikiem był nie kto inny jak pan Zbigniew Trześniowski, znany łańcucki regionalista. Spacer pod takim przewodnictwem obfitował wiele ciekawych i nieznanych większości uczestników informacji na temat dzielnicy Przedmieście. Trasa prawie 1,5-godzinnej przechadzki przebiegała od budynku szkoły przez ulicę 29 listopada, ulicę Głowackiego do ulicy Schotnik. Uczestnicy poznali historię Krzyża Przedmiejskiego, legendę związaną z powstaniem zabytkowej neogotyckiej kaplicy pod wezwaniem świętego Józefa. Po drodze zatrzymali się przy ważniejszych obiektach, poznając ich historię, tajemnice i legendy, m.in. przy budynku, w którym mieściła się karczma, przy potoku, w którym ukrywali się mieszkańcy w czasie II wojny światowej oraz przy łazienkach księżnej. Na trasie przechadzki znalazły się także miejsca związane z dzieciństwem Zbigniewa Trześniowskiego. Dziękuję za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Do zobaczenia.